Dzień dobry wszystkim. Prawie doszliśmy do końca fazy pisania. Poznaliśmy już kilka takich jak prawidłowe ustawienie tabeli, zarządzanie słowami kluczowymi w funkcji FastCase oraz kierowanie szablonu poprzez funkcję Bullet. Potem przeszliśmy do sensu systemu, którym jest funkcja Edit, gdzie udoskonalamy nasz szablon zawartości przez kalibrowanie liczby słów w użyciu, jednocześnie uważając, aby nie powtarzały się z wewnętrznymi parami fraz kluczowych obecnych w menu nawigacyjnym. Pamiętaj, że zawsze używamy Edit z funkcją PLG Generator, gdzie już ta część jest gotowa, to możemy kontynuować. Teraz mam zamiar zakończyć projekt. Publish to kolejny bardzo ważny element tego narzędzia, który zajmuje się szybkim pisaniem i generowaniem stron, których nam brakuje. Następnie tworzy całą zawartość oraz przygotowuje je zgodnie ze standardami wymaganymi przez CMS, w którym będziemy publikować. Otwieramy okno, aby to lepiej zrozumieć. Pierwszy ekran pozwala nam wybrać format zarządzania. Jak widać, przechodzisz od prostych WordPressów do bardziej złożonych systemów, takich jak formaty Magneto, e-VocoCommerce. Zamiast Wizard, który jest ostatnią generacją WordPress on-page, zależną nadal od silnika wyszukiwarki, a nie od formatów używanych przez CMS. My teraz będziemy pracować na WordPressie i dlatego bierzemy tę funkcję WordPress. Ekran otwierający powyżej przedstawia serię opcji, np. dla czasu publikacji, a nie dla formatu zawartości. Lepiej postępować zgodnie z tymi wskazówkami, nie zmieniając ich i skupić się tylko na ostatniej opcji. Czy pamiętasz z lekcji, w której wyjaśniliśmy różne korelacje, jak wydrukować stronę tytułową schematu WordPress oraz ustawień do pisania? Powtórzmy to w bardzo prostych słowach. Jeśli Twój WordPress, tak jak prawie każdy, nie drukuje strony tytułowej ani jako jeden, ani jako dwa, to opcja, którą wybierzemy, to będzie in neither of them. Wejdźmy zatem w zaplecze naszej strony template.io. Skupimy z trybu tekst kod HTML, który przygotowaliśmy i kontrolowaliśmy za pomocą MySource i wklejamy go tutaj, a następnie teoretycznie przystępujemy do generowania projektu. W przypadku, gdy wcześniej ustaliliśmy w funkcji MySource, że tytuły stron naszego WordPress będzie drukowane jako H1, to opcja, którą wybieramy, to H1. I oczywiście w kocie źródłowym, który tutaj wstawiamy, jest to symbol zastępczy pola względnego H1, który nie będzie już nam potrzebny, więc w tym przypadku musimy go wydrukować. Jeśli zamiast tego nasz WordPress wydrukuje stronę jako H2, musimy wybrać H2. I oczywiście w kodzie źródłowym, który tutaj umieszczamy, symbol zastępczy pola względnego H2 nie będziemy już go potrzebować, więc tutaj musimy wydrukować poniższy kod. Teraz powróćmy do właściwej opcji dotyczącej tego WordPressa, który nie drukuje tytułu strony, zarówno ani w H1, ani H2. Wybieramy tę opcję, której potrzebujemy, odkładamy kod źródłowy i generujemy projekt. Jak widać, wszystko jest bardzo proste i szybkie. Wizard wygeneruje skomplikowany folder projektu, który jest już przedstawiony poniżej. Jeśli go otworzymy, zobaczymy, że zawiera trzy różne foldery: Backup, Report i WordPress. Pierwsze dwa foldery zawierają użyteczne pliki dla tych, którzy zarządzają nieograniczonymi projektami. Naszym obiektem zainteresowania jest folder WordPress, czyli ten, który widzisz. Zawiera on plik HXML z gotowym projektem przeznaczonym do importu, co jest przedmiotem naszej kolejnej, następnej lekcji. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.